I tym akcentem zaczynamy kolejny, trzeci etap naszej transmisji. Czyli dojazd do Jawora i potem manewry. Ci przejechały przez rozjazd, więc jedziemy już na Marsa. 1 ampery wchodzą. Stare garaże, nie? Chyba kiedyś ludzie trzymali samochody w takich garażykach. To się nazywa. Już chyba było na tej transmisji. To jest dobra piosenka, podoba mi się. I ograniczenie do 40 przed nami. Zacznijmy sobie hamować. Bo już je tutaj widzimy. Normalnie jak tak, to ma te hamulce ostre, jak... No, jak trzeba zwolnić do 40, to już nie.
to jednak już przyzwyczajenie do Simraila naprawdę bierze górę nade mną. Nieco symulator to inne techniki hamowania. W Simrailu to trzeba na trójkę dać, czy dwójkę, żeby to hamowało na nastawie pośpiesznej. Czy nie wiem, jak na osobowej. To w sumie nie ma osobowej, jest towarowo-osobowa. Pośpiesznej nie widzę. Będziemy już dojeżdżać do Jaworka. Dziwne jest to, że nie trzeba tu trąbić. No. Pan wie, co robi. Jest na 40. To nie trzeba powiększać. Tutaj te światełka to widać z odległości. Uhuhu. Wydaje mi się, że to już jest trochę przejaskrawione, że i naprawdę na taką odległość nie widać, ale no. Będzie jeszcze do 20. Ale to jeszcze kawał drogi, dobra. Nie widać, o tam dopiero ta 20, o matko. Trochę przewinaj, bo to. Zabojemy. Mi się to podoba, nie? Bo tutaj ściana. Czyś bocznica. Może coś tajemniczego tu mieli. Ta ściana, żeby nie było widać. Dymek.
jeszcze. Mniejszą emocję przeczytajmy jeszcze. Dojechanie do stacji, nie odczepiamy lokomotywy, tylko ciągniemy wagony na bocznicę. Pęczą TM3, gdzie zostawiamy. Następnie zjeżdżamy na tor odstawczy dla lokomotyw, gdzie kończymy służbę. Trzeba najpierw peron wjechać. A my bez krańcówek jedziemy? Robione. Jeszcze nawet pamiętałem, jak o dziwo. Jestem pod wrażeniem. 6 minut opóźnienia. Postawisz wagony na bocznicę. Nie odczepiaj się, bo za chwilę wyjedziesz do przodu i potem wepchniesz wagony za tarczę. Czyli wyjazd do przodu manewry. Wnosimy wektor górny i lewy, a zostawiamy sobie prawy. Super. W tej miarę długi skład stoi. Ile on ma? Raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wagonów. Czekamy tą chwilę, aż dostaniemy. No idziecie, pociąg wjeżdża. Przyspieszenie czasu. Jak ktoś zastanawiał, dlatego on też szybko jedzie. Do tej wieków nie czekali. Jeszcze tutaj pociąg wyjedzie. Czy ja mam to do tyłu spychać? Do przodu. Dobrze. Czekamy, aż ten sobie tam ładnie wyjedzie. Troszkę tych wagonów miał. Dobrze. Mamy. Dajemy sygnał. I prowadzimy manewry. Czyli to, do czego ta lokomotywa jest najbardziej stworzona.
Ładnie te wagoniki. Ładnie to wygląda niż Simrail, no może dlatego, że tam jest ciężej wyjrzeć przez okno. On mi powiedział, gdy wystarczy, czy sam sobie muszę radzić? Drugi wagon. Trzeci wagon. No dobrze. Mojemy. Semafor podany. Tak. I lecimy. I lecimy do tyłu. Z tej strony. Tutaj nic za bardzo nie widać. Z tej. Tam jest jakaś tarcza manewrowa. Wiem dokładnie, na który tor to ma nas wysłać. A czyli to niech tutaj są, to jedziemy, ja. Trzeba walnić. Rozumiemy. Kawałek. Trzeba zrobić coś, żeby się odpowiednio cofnęły. Dobrze. Ja tak zróbmy. Włączamy światła końca składu. Najpierw trzeba zahamować skład. Dobrze. Super. Tył, reflektor. Lewy. To jest prawy. Okej. Super. Jedziemy. Żluzaciem teraz. Stawić wagony.
Czy wagony odstawi na lokomotywę? Nie wiem ile, ale obstawiam, że za semafor, to znaczy tarczę manewrową. No i się popatrzymy trochę z tej kamery. Cofamy gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie. Wiem, że tutaj i potem do przodu. To na boczek. No widzę jakąś wygaszoną lokomotywkę. I gdzie tu mamy na prawo? O, to. A, bo tu jest, bo ten jest w peronie, ja dlatego nie widziałem tutaj zwrotnicy. Kolejnica otwarta, dobra. No super. Damy do lokomotywy. Już zapomniałem. Kawałek podjeć. Idziemy sobie przy tym ala peroniku. Idziemy potem wysiadać. Im bliżej, tym lepiej. Okej. Stoimy. Radiotelefon można wyłączyć, światełka. Silnie zgaszony to też. A bateria teraz też dobrze, bo bateria była załączona. Znaczy była wyłączona, nie wiem czemu. Ale silnik nam dawał prąd. Są połączone. No dobrze, drodzy Państwo, ale myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy live-on-dwu odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.